Hejka kochani, tutaj Oliwka z kanału Cookimeet. Witam was serdecznie w moim dzisiejszym odcinku, w którym będę odpowiadała na wasze pytania. Jest to Q&A, czyli pytania i odpowiedzi z serii Back to School. Wiem, że uwielbiacie tę serię. Ja również bardzo ją lubię. Wybierałam najciekawsze pytania, więc jestem pewna, że ten odcinek również będzie ciekawy, interesujący i przyjemny do oglądania. Możecie sobie wziąć coś do picia, do jedzenia, usiąść wygodnie. No i teraz przechodzę już do pytań. Pierwsze pytanie to jest klasyk i stwierdziłam, że na nie odpowiem, bo wiem, że na moim kanale pojawiają się również nowi widzowie i nie każdy o tym musi wiedzieć, mimo tego, że często o tym wspominam. Do której klasy teraz idziesz? Do drugiej liceum. Czy stęskniłaś się za szkołą w wakacje? Za samą szkołą nie. Wydaje mi się, że tak jak większość z was. Ale jednak taki wrzesień ma vibe i wiecie, chodzi mi tutaj o to, że spotykacie się z znajomymi, wychodzicie, zaczyna się w ogóle zmieniać pogoda, liście spadają, trzeba rano wstawać, chodzić. Całokształt tego powrotu do szkoły to jest naprawdę vibe i to mogę już sobie tak przeżyć po raz kolejny, bo jednak no nie chodzę do szkoły przez 2 miesiące. I no fajnie się właśnie spotykać ze znajomymi, z przyjaciółkami w szkole i tak dalej. Ale myślę, że wstawanie rano to nie będzie coś przyjemnego, więc ten vibe mnie tak pociesza i nastawia, ale sam powrót do szkoły to jest jak powrót do szkoły, sprawdziane kartkówki, wstawanie, pytania, wszystko, więc sama szkoła, no, do przeżycia, ale ten vibe, to vibe to tak, czekam na vibe. Vibe powiedziałam w tym momencie już chyba, nie wiem, 10. raz. Ile uczniów jest w twojej klasie? Nie jestem pewna. Jeśli mam być szczera, to dokładnie nie wiem, ale wydaje mi się, że było chyba 30, więc teraz może być 28 albo 29, bo w ciągu roku szkolnego odeszło mi z klasy kilka osób, ale też jedna osoba doszła, więc podejrzewam, że chyba 28. Jaki masz kolor plecaka lub torby? Jeśli chodzi o mój plecak, to on jest w kolorze takiej butelkowej zieleni. Jeśli oglądaliście na przykład moje rutyny z zeszłego roku, albo oglądaliście mnie na stories, to już go pewnie widzieliście, bo mam ten z zeszłego roku, praktycznie go nie używałam, przez to, że chodziliśmy do szkoły 1,5 miesiąca. Teraz od jakiegoś czasu właśnie różne odcienie zieleni, sage green, taka butelkowa zieleń, są modne, więc plecak będzie idealny. A jeśli chodzi o torbę, to jest cała czarna ze skórzanymi elementami. Mój plecak albo torebkę zobaczycie na pewno jeszcze w tej serii, ponieważ będzie jeszcze na stówę jakiś filmik, przy okazji którego wam pokażę na przykład co jest w moim plecaku, ale są też inne filmiki, jakieś rutyny, więc na stówę jeszcze będzie okazja, żeby go zobaczyć, bo jak na razie mój plecak jest schowany gdzieś głęboko w szafie, bo już od dawna go nie używałam. Co poleciłabyś na mega szybkie śniadanie przed szkołą? Ja mam swojego jednego faworyta i jest to jogurt z płatkami w różnych wersjach. Na przykład sobie czasami jem zwykły jogurt naturalny, a czasami skyry albo jogurty proteinowe. I płatki też różne. Cheeriosy owsiane ostatnio bardzo lubię. Owsiane, takie drobne też są fajne. Kiedyś próbowałam jeszcze z jakimiś jednymi płatkami, jakie to były płatki. Musli, o musli to jest super. I do tego jakiś miód, dżem albo co tylko chcecie. To można zrobić dosłownie w 2 minuty, serio. Ale jeśli chodzi o jakieś moje inne pomysły na śniadania przed szkołą, to możecie dać znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć na przykład osobny film. Czy masz mundurki? Ja mundurków na całe szczęście nie mam, ale wydaje mi się, że w liceum tych mundurków nie ma, chyba że chodzi się do szkoły mundurowej, no to tam są mundury. Ja kiedyś w podstawówce miałam przez kilka lat mundurki i potem one odeszły. To było takie dość średnie, tym bardziej, że jakoś mi się te mundurki szczególnie nie podobały, ale teraz w liceum na szczęście ich nie mam. Czy masz w szkole sklepik? U mnie w szkole samego sklepiku nie ma, mam automat jeden z różnymi przekąskami i z napojami i osobny automat z takimi gorącymi napojami, jakaś tam kawa, herbata, chyba jest jeszcze gorąca czekolada, ale nie jestem pewna. A oprócz tego mam jeszcze aplikację, która dowozi jedzenie do szkoły na długie przerwy i sobie po prostu wybieracie w apce, co chcecie, tam są zawsze różne propozycje i na długą przerwę to jedzenie na was czeka do odbioru, to jest super, taki ciepły posiłek w szkole jest fajny. No i dalej idziemy. Czy będziesz malować się do szkoły? Myślę, że tak, czasami pewnie mocniej, czasami delikatniej. Wiadomo, że będę się malować tak adekwatnie do szkoły. Zależy pewnie od tego, czy mi się będzie chciało, czy będę miała czas, jaki będę miała po prostu mood, czy na taki makijaż, na jakiś naturalny look. Więc myślę, że malować się będę raz delikatniej, raz mniej delikatniej, ale na pewno nie będę jakichś mocnych makijaży robić. Spódnice, spodnie czy sukienki? Co lubisz nosić do szkoły? Czy masz jakiś ulubiony styl? 3 pytania w jednym praktycznie.
No i muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię sukienki i spódniczki, ale teraz pogoda już się robi taka, że naprawdę nie ma okazji ostatnio, żeby nosić jakieś spódniczki i sukienki, bo ciągle jest chłodno, pada deszcz, jest wielki wiatr, więc ewentualnie jakaś taka długa sukienka i na to coś jeszcze. Do szkoły podejrzewam, że najczęściej będę nosiła spodnie, chyba że jeszcze trafią się jakieś takie cieplejsze, nie, na sobie z chęcią ubiorę jakąś sukienkę, ale gdyby nie ta pogoda, to myślę, że chodziłabym często w takich sukienkach i spódniczkach. A jeśli chodzi o styl, to nie wiem, jak mój styl określić. Po prostu ja kupuję to, co mi się podoba. Mam wrażenie, że nie wpisuję się idealnie w jakiś jeden styl. Chyba każdy tak ma, że po prostu nosi się to, co się czuje, że do nas pasuje. No i te jakieś poszczególne ubrania są elementami różnych styli, ale ja mam raczej taki styl dziewczęcy, tak go mogę określić. A jeśli chodzi o to, co będę nosić do szkoły, to wydaje mi się, że po pierwsze to zależy od pogody, a po drugie od tego, czy mi się będzie chciało jakoś, wiecie, stroić, czy po prostu będę miała takie mądre, sobie ubrę jakieś spodnie, na to bluzę i koniec, tak wiecie, fajnie. No bo to jest wygodne, ładnie wygląda, więc w sumie fajnie, więc ubierać się będę na pewno różnie. Ty w zeszłym roku miałaś czerwony pasek. Jakie masz nastawienie na nowy rok szkolny? Tak, miałam w zeszłym roku pasek. Cieszę się z tego, że jednak on mi wyszedł, bo miałam nawet średnią trochę ponad pasek, ponieważ zdawałam już sobie z tego sprawę, ile osób czeka na to, żebym tego paska nie miała, żeby mi utrzeć nosa, bo jak chodziłam do podstawówki, miałam mega wysokie średnie, to dostawałam mnóstwo komentarzy od często zazdrosnych osób. Pójdziesz do liceum, nie będziesz tak miała, będziesz się bała, żeby zdać. Ja ci mówię, ty w tej podstawówce to masz po prostu niski poziom, ty wcale taka mądra nie jesteś. Ten pasek to w ogóle, nie, wiesz co, nie ma co. I tak mi często ludzie pisali, wiadomo, że było sporo osób, które mi gratulowały, ale zawsze znajdą się jacyś hejterzy. No i uwaga, teraz miałam w pierwszej liceum pasek, więc te wszystkie osoby, które mi pisały, że już tak łatwo w liceum nie będzie, że będę ledwo zdawała, jak widać się myliły, bo nie miałam ani jednego zagrożenia i ani jednej trójki na świadectwie, więc pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które nie wątpiły. Jeśli chodzi o drugą klasę, nie nastawiałam się już na pasek, bo w sumie on mi nic nie daje, to jest po prostu takie osiągnięcie, które jest dla mnie samej. Ja raczej chcę się nastawić najbardziej, bo tak się teoretycznie powinno robić, to jest najlepsze. Na przedmiotach rozszerzonych, czyli na tych, które będę pisała na maturze, no bo matura jest ważna, a oceny z jakichś takich mniej ważnych przedmiotów już wam w przyszłości nic nie dadzą, a maturę jednak trochę da, bo trzeba się dostać na jakieś studia. Więc no wiadomo, że nie oleję totalnie wszystkich innych przedmiotów, ale jednak najbardziej skupię się na tych, które mi są potrzebne. Polski, angielski, matma i biolka. I to wszystko. No a nareszcie no też będę się jakoś tam skupiać w szkole, nie będę totalnie tego zlewać, ale jednak wydaje mi się, że nie będę poświęcać temu tyle uwagi, ile moim rozszerzeniom i tak jest teoretycznie najlepiej. Nawet nauczyciele o tym mówią w liceum, więc no. Jaki masz poziom w szkole? Jest trudno czy łatwo? Łatwo nie jest, to na pewno. Ja mam wysoki poziom w szkole, to przez miejsce w rankingach też pewnie, ale wydaje mi się, że w żadnym liceum nie będzie jakoś super łatwo, bo jednak każda szkoła chce jakiś tam poziom utrzymać, więc no u mnie na pewno łatwo nie jest, poziom jest wysoki, ale to zależy też od tego, do jakiego liceum pójdziecie, bo wiadomo, że w liceach, które są niżej w rankingach, a to nie znaczy, że są gorsze, może być trochę łatwiej, a nie musi, więc to jest taka sprawa, że nie wiadomo, na co tak naprawdę traficie. Fajnie jest zrobić sobie research, pogadać z osobami ze starszych klas, jak jest w szkole, no i będziecie wiedzieli, na co się nastawiać. Teraz czas na kolejne pytanie. Czy podobał Ci się ktoś w Twojej szkole? Jaka szkolna miłość? Pytanie, bardzo ciekawe. Muszę Wam powiedzieć, że akurat u mnie w szkole nie znalazł się nikt taki, kto by jakoś mi się spodobał, wpadł mi w oko, ale poza szkołą, ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o związki w szkole, to ja sama raczej nie chciałabym w takie wchodzić, bo ja już wiem, jak to by było. Raczej w liceum to nie są związki na całe życie, się z kimś rozstaniecie, a potem z tą osobą będziecie chodzić albo do jednej klasy, albo do jednej szkoły. Jakieś jeszcze, nie wiem, plotki w tej szkole, ciągle tą osobę widzieć. Raczej związki z osobą, z którą chodzicie do tej samej szkoły, albo w ogóle klasy, to nie jest nic dla mnie i raczej to nie jest nic dobrego, więc jeśli chodzi o moją szkołę, to nie. Czy jesz w szkole drugie śniadanie? Tak, za każdym razem coś biorę do szkoły. Nie było jeszcze dnia, w którym przyszedłem do szkoły po prostu bez jedzenia. Zawsze mam ze sobą coś nawet do przekąszenia, jakiś owoc, batonik, ale najczęściej biorę sobie jakieś jogurty, nasiona chia. W sumie zawsze wybrałam coś takiego porządnego, żeby nie być głodnym. I do tego jakieś takie drobne rzeczy. Naleśniki czasami, albo owsianki.
Kanapki to raz na jakiś czas. Ja się za kanapkami do szkoły przepadam, ale są mega proste i szybkie. Więc coś zawsze miałam, do tego oczywiście picie, woda albo jakiś napój. Bo powiem wam, że jak w szkole macie jedzenie i picie, jesteście najedzeni i nie czujecie ciągle się spragnieni, jesteście napici, no to lepiej wam się uczy, lepiej wam się tam siedzi, przyjemniej, bo jeśli ja miałam siedzieć 8 godzin w szkole na pustym żołądku, to nie mogłam się skupić na lekcjach, była po prostu beznadzieja, ja bym nie przeżyła tego, więc zawsze coś ze sobą biorę. No i polecam wam też sobie coś ze sobą brać, bo będzie wam po prostu w tej szkole lepiej i milej. Zanim zakończę ten odcinek, mam dla was dwie ważne informacje. Pierwsza jest taka, że w opisie tego filmiku jest playlista, na której są moje wszystkie filmiki z serii Back to School, więc serdecznie was zapraszam do zobaczenia. A druga informacja jest taka, że wypuściłam swoją własną kolekcję Back to School, która jest dostępna w Empik Photo i zapraszam was na mojego TikToka cookiemint.pl oraz Instagrama cookiemint.ety. Zostawcie łapki w górę, komentarze i udostępnijcie ten filmik swoim znajomym, jeśli chcecie oglądać więcej filmików z serii Back to School. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!